Wiadomości.com. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Centrum Wietrznego Miasta, ulica Halsted za mną, bardzo ruchliwa i bardzo gwarna. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie jeszcze bardziej, ponieważ zmieniają nam się przepisy pandemiczne i na pewno dzień dobry jest jak najbardziej adekwatne, kiedy ten zwrot grzecznościowy jest wypowiadany w kierunku właścicieli różnego rodzaju biznesów i również potencjalnych ich klientów. Natomiast dzień dobry kompletnie nie pasuje, kiedy jest adresowane i wypowiadane do osób, którym bardzo zależało na tym, aby powróciła normalna nauka w szkołach publicznych. Otóż nie powróci. Pozostajemy przy zdalnym systemie nauczania, który według burmistrz Chicago jest ogromnym wyzwaniem, ale na tę chwilę jedynym. Światełko w tunelu jest takie, iż burmistrz zaznaczyła, że najbliższe tygodnie będą poświęcone na badania, debaty, rozmowy, dyskusje w sprawie ewentualnego powrotu do normalnego nauczania. Wracając jednak do tych pandemicznych przepisów, które się zmieniają, Lightfoot ogłosiła wczoraj plany złagodzenia niektórych ograniczeń wprowadzonych w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się koronawirusa, umożliwiając podejmowanie klientów wewnątrz ze zwiększonymi limitami osób mogących przebywać w pomieszczeniach. O tych wszystkich przepisach piszemy szczegółowo na naszym portalu wiadomości.com, na Instagramie, na Facebooku. Ja tylko dodam, że te przepisy nowe, złagodzone wchodzą w życie w czwartek rano. Czy to coś pomoże? Nie mam zielonego pojęcia, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że wiele biznesów już nie przetrwało tego bardzo trudnego czasu, czyli po prostu się zamknęły. Wiele biznesów też może nie skorzystać z tej propozycji, bo ona dla nich niewiele zmienia. Oczywiście będzie lepiej, ale nie na tyle dobrze, żeby móc pozwolić sobie na powrót swoich pracowników do pracy i na kontynuowanie normalnej działalności, a poza tym z tymi pracownikami też może być problem. Dlatego, że nie tak dawno, jak wczoraj wieczorem, wpłynęła nowa propozycja demokratów na temat pakietu stymulacyjnego. I z tej propozycji wynika, że pomijając $1200 na osobę, 500 na utrzymywaną, na dziecko i tak dalej, tam jest również jeden z bardzo ważnych punktów dotyczący powrotu zasiłków pandemicznych w wysokości $600 i one miałyby obowiązywać, gdyby zostały przegłosowane i przyjęte, co trudno sobie wyobrazić, do końca stycznia 2021 roku. Więc mówiąc wprost, bez ogródek, no wielu pracownikom nie będzie się opłacało pracować. Nie będzie im się po prostu opłacał powrót do pracy. To nie jest żadna złośliwość i uszczypliwość, bo trzeba sobie też zdawać sprawę, że te pakiety stymulacyjne nie są uchwalane tylko i wyłącznie dlatego, że w perspektywie mamy zbliżające się wybory prezydenckie. Oczywiście to ma znaczenie, ale jednak jak się popatrzy na dane, to miliony Amerykanów są po prostu bez źródła utrzymania. I jeszcze szybko jeden temat, różnie zresztą odbierany, choć z podobnym grymasem bólu, wkurzenia na twarzy. Otóż istnieje prawdopodobieństwo, że podatek w Illinois zostanie podniesiony o 20%. To oczywiście mało realne, ale pod pewnym warunkiem. I tutaj pojawia się coś w rodzaju szantażu. To nie jest informacja nowa, tyle tylko, że zbliżają się wybory prezydenckie, a wtedy, jak wiemy, ten czas jest wykorzystywany również lokalnie na różnego rodzaju głosowania i referenda. Więc przypomnę tylko, że w Illinois będzie to referendum dotyczące podatku stopniowego proponowanego przez gubernatora Pritzkera. Jeżeli opowiemy się za nim, a pisaliśmy o tych propozycjach między innymi na naszym portalu wiadomości.com, na naszym Facebooku, to dla 97% podatników podwyżki nie będzie. Jeżeli nie opowiemy się za pomysłem Pritzkera, wówczas może się okazać, że zapłacimy 20% więcej podatku. Wszyscy. I na zakończenie jeszcze błyskawicznie nawiązanie do wyborów prezydenckich, które odbędą się 3 listopada. Otóż trudno pominąć takie wydarzenie jak dzisiejsza wieczorna, wtorkowa debata prezydencka, a będą się ścierać giganci sceny politycznej. Według doniesień medialnych i również zdań wypowiadanych przez nich samych, naprzeciwko siebie staną ten, który nie płaci podatków i ten, który jest odurzony. Nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. Paweł Kuliński, wiadomości.com. Wiadomości.com. Twoje źródło informacji.